Kochani, ja chcę się dzisiaj podzielić z Wami słowem, które pracuje we mnie od kilku miesięcy. Jak takie słowo we mnie tak pracuje, to ja sobie tak z nim chodzę, tak sobie je tam oglądam z jednej strony, sobie tak z nim dojrzewam. To nie będzie nauczanie dzisiaj, to będzie prorocze poselstwo. Dla tych z Was, którzy mają jakąkolwiek wątpliwość, to się różni, jak w praktyce do tego podejść. Jednym zdaniem, tak, nauczanie zawiera w sobie kompleksowe podanie prawdy. Nie jest subiektywne, tak? Nie robi akcentu na jedną rzecz, tylko pokazuje całość Bożej prawdy, która jest do zastosowania w danym momencie. Prorocze poselstwo ma na celu uwypuklenie czegoś, pewnego elementu, który jest na dzisiaj, na ten czas, i wierzę, że to słowo, którym będę się z Wami teraz dzielił, to właśnie ono jest słowem też do nas na ten czas. Zatytułowałem sobie to dosyć tak ogólnie, ale będę chciał wejść trochę głębiej. Zatytułowałem to Wpływ od wewnątrz. I tak naprawdę będę się kręcił w dużej mierze na jednym wersecie, który gdzieś tam mocno we mnie pracował i sobie rozważałem. Przypowieści Salomona 21-22. Mędrzec wkracza do grodu wojowników i burzy umocnienie, w którym pokładano ufność. Inne tłumaczenia jakby prowadzą do tego wniosku, także mędrzec wdziera się do miasta mocarzy i niszczy moc, której ufali. Zanim pójdę dalej generalnie z tym słowem, zastanawiam się tak w ogóle na chwilę, żeby sobie uporządkować. Jak w ogóle działa wpływ? W jakim kierunku? Wpływ działa z wewnątrz na zewnątrz. Z wewnątrz na zewnątrz. To jest zawsze ta taka kolosalna różnica, którą dosyć łatwo można odróżnić różne religijne ruchy, bo religia za każdym razem kieruje ludzi w stronę poszukiwania Boga z zewnątrz. Coś się stanie z zewnątrz, jakiś zewnętrzny wpływ na danego człowieka. Natomiast zewnętrzne działania Boga tak naprawdę następują, one zawsze następują, zanim człowiek narodzi się na nowo, tak? Człowiek, który nie ma odrodzonego ducha, który jest martwy duchowo, podlega jakimś tam różnym zewnętrznym dotykiem czy manifestacjom Bożym, zresztą tu się manifestuje też to słowo z Rzymian 1:20, bo niewidzialna jego istota, to jest jego ista, jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nas nie mają na swoją urodę, tak? Czyli więc Bóg działa, zanim człowiek go spotka, tak, działa gdzieś tam zewnętrzne przejawy. Natomiast od momentu nowego narodzenia zasadą jest, że Bóg działa z wewnątrz na zewnątrz. To jest zasada. Oczywiście, jak człowiek jest na przykład zakorkowany, tak, nie jest w stanie gdzieś tam pewnej prawdy też przyjąć, to tak naprawdę te działania zewnętrzne, one mogą występować. One mogą występować też przez zupełnie innego człowieka, nawet niezbawionego, który jest w stanie cokolwiek jakby powiedzieć i to będzie głos Boży do danego człowieka, ale to nie zmienia faktu, że generalną zasadą wpływu jest od wewnątrz na zewnątrz, tak? A to, że Bóg działa, no to wiemy, bo Bóg jest generalnie dobry. I teraz jakby kontynuując ten taki wstęp, zanim przejdę dalej, no to w centrum jest odrodzony duch człowieka, tak? Odrodzony duch człowieka, który jest zjednoczony z Duchem Świętym. I teraz ten duch oddziaływuje, albo powinien oddziaływać na duszę człowieka i na ciało człowieka, tak? Powinien oddziaływać. I teraz w wyniku dalej tego oddziaływania i zmian, które następują w człowieku, tak, ten wpływ, to oddziaływanie wylewa się na zewnątrz. Zgodnie z tym słowem z Ewangelii Jana: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tak?
Czyli kumulacja wszystkiego jest. Tu są oczywistości, ja nie chcę na tym się mocno koncentrować, chodzi mi tylko o jakby bazę do tego, do czego pójdę później. Tak, jest odrodzony duch człowieka, jest oddziaływanie na duszę, jest oddziaływanie na ciało i generalnie, tak, jeśli człowiek wierzy, tak jak powiada Pismo, to generalnie uzewnętrznia się życie, uzewnętrznia się moc, uzewnętrznia się namaszczenie. Czasami to nie chodzi o kompleksowe życie też człowieka. Wystarczy, że człowiek uwierzy na przykład w jedną rzecz. Uwierzy, że uzdrawia chorych. Tak? Uwierzy tak, jak powiada Pismo. Tak? I ten wpływ w tym zakresie, uwierzy w jakiś dar, on będzie się mocno manifestował. Ale jako bazę chcę, żebyśmy przyjęli, że wpływ działa z wewnątrz na zewnątrz. I teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli bardziej temu, co w tym słowie mówi Salomon. Po pierwsze, mędrzec wkracza do miasta mocarzy. Wkracza. Mędrzec nie jest więc bierny. Mędrzec nie jest pasywny. Nie wyczekuje, czy zmienią się jakieś tam okoliczności. Mędrzec jest aktywny w swoim działaniu. Mędrzec jest też odważny. Odważny, tak? Decyduje się wkroczyć do miasta mocarzy, czy tam do grotu mocarzy. Nazywajmy to jak chcemy, jak wygodnie. I teraz coś wam chcę pokazać, bo to jakby na tym chcę dzisiaj pokazać pewien akcent, bo to jest jakby zerknę klapą. Mędrzec, wyobraźcie sobie tę sytuację, o której tutaj mowa. On nie pokrzykuje za murami miasta: hej, słuchajcie mnie w mieście, jestem mędrcem. Nie pokrzykuje tak. Mędrzec nie kieruje wszystkich swoich sił, tak, na to, aby go zauważono, jak jest jeszcze za murami miasta. Mędrzec nie chce falstartu. Wiecie, w ogóle tak fajnie czasami są takie rzeczy porozmawiać. Ja się jako młody chłopak bardzo interesowałem sportem. Lubiłem wyniki, znałem wszystkich dyscyplin sportowych. Fascynowały mnie na przykład biegi na 100 i 200 metrów. Falstart oznacza dzisiaj, kiedyś dwa falstarty były dopuszczane w takim biegu na 100 metrów. Tysięczne sekundy decydują o tym, czy człowiek wygra, czy nie. Możesz mieć świetne przygotowane ciało. Świetne. Ale jeśli głowa nie będzie współgrała z tym ciałem, jeśli emocje będą człowieka w jakikolwiek sposób ponosić, jeśli nie będzie odpowiednio cierpliwy, jeśli nie usłyszy sygnału, to albo spali start i zostanie zdyskwalifikowany, albo zaśpi i nie wygra, bo nie zdąży. Tak? Mędrzec nie chce falstartu. Mędrzec w pierwszej kolejności koncentruje się na tym, aby przeniknąć do obozu mocarzy, tak? Do obozu, gdzie działa wróg. Czyli to, co często podkreślamy, że mędrzec działa odcinkowo. Kiedy jest jeszcze za murami miasta, a jego celem jest zdobycie tego miasta i on ma plan i strategię, bo to jest bardzo ważna rzecz. Mędrzec ma plan i strategię. On wie, co on chce zrobić. Mędrzec nie chodzi wokół muru, nie rzuca granatu na zasadzie, że dwóch zabiłem. Wow, nie. Mędrzec idzie dalej. Mędrzec chce zdobyć cały gród. Mędrzec chce zdobyć to miasto. Więc w pierwszym odcinku koncentruje się, żeby tam wejść, żeby przeniknąć. Po drugie, mędrzec w pewnym sensie i w pewnym stopniu identyfikuje się z ludźmi, na których chce wpływać. Oczywiście jest to tylko z pozoru upodobnienie się do nich. Pozorne. I tu generalnie materializuje się to słowo, ja nie będę też mocno się nad tym rozwodził. Bądź wśród Żydów jak Żyd, wśród Greków jak Grek. On wchodzi w nich. Wchodzi w ich
w ich społeczność. Musi się otworzyć na tych ludzi. Musi być empatyczny. Musi być z nimi blisko, bo zdecydowana większość ludzi tak naprawdę trzyma w swoim życiu gardę. W zależności od tego, jacy to są ludzie, jaka to jest grupa, jaki to jest demon czy mocarz, będziemy o tym mówić, ale trzymają gardę. Zwróćcie uwagę, ilu mieliście tak zwanych przyjaciół czy znajomych w starym życiu, bo ja po nawróceniu sobie usiadłem i ludzie, których nazywałem swoimi przyjaciółmi, wiedziałem, że oni weszli do mojego życia tylko tak głęboko, jak im pozwoliłem i tak samo ja. Wielu kluczowych rzeczy o sobie nie widzieliśmy. Tak było wygodnie. Więc teraz mędrzec, on jest tego świadomy. On to wie. To mędrzec, tak? Wchodząca mądrość. Więc on rozumie, że musi być blisko tych ludzi, że musi być wewnątrz nich, musi się do nich zbliżyć. Co też tu już jest ważne, tak? Ja tak powiedziałem, wrócę do tego, co powiedziałem na początku. To jest poselstwo prorocze. Tak? To nie jest nauczanie, to jest prorocze poselstwo. Mędrzec też wie, że wkraczając do takiego grodu nie załatwi niczego, ewangelizując pałą. Rozumiecie? Nie ma takiego człowieka, podejrzewam, który nie ewangelizował pałą. To ma kilka stron, ja sobie kiedyś to analizowałem, tak? Też bardzo chcemy być święci, czyści, przyprowadzić człowieka. Oczywiście kupę motywacji jest lewej. Że chcemy, żeby to nasze było na wierzchu. Że chcemy pokazać, że w końcu gdzieś tam my mamy rację. To różnie wygląda, nie? Ale wiecie, jak działa realnie wpływ ewangelizacji Pawła, tak? Tobie kolano przetrącę, Paweł Sprawiedliwości, tobie kręgosłup złamie. Co? Nie nawrócisz się? A w ryja chcesz? Wiecie, to... Styl. Pamiętacie, jak najczęściej ewangelizacja Pawła następuje, jak nawrócony człowiek do domu rodzinnego jedzie. I siadają przy stole i zaczynają rozmawiać, tak? Ale wracając do tego tematu. Mędrzec wie, że nie będzie ewangelizował Pawła. Ale powiedzieliśmy, że nie chce też falstawy. Głowa jest spokojna. Nie ciśnie, nie męczy go. Teraz po trzecie, poprzez życie z tymi ludźmi, powiedziałem na początku, ma plan i ma strategię. Poprzez życie z tymi ludźmi rozpoznaje ich warownie, rozpoznaje ich bożki, rozpoznaje bałwany, rozpoznaje mocarze w ich życiu. Rozpoznaje. Mędrzec rozpoznaje, w czym dana grupa ludzi ulokowała swoje poczucie bezpieczeństwa. Rozpoznaje to. W związku z tym, że jest otwarty na tych ludzi, jest blisko, tak? Rozpoznaje i widzicie to, wiecie. I teraz każdy, za wyjątkiem ludzi, no, mocno zaburzonych, zdemonizowanych ludzi, każdy człowiek, którego moglibyśmy wrzucić w taki zbiór, w miarę normalny człowiek, gdzieś ma ulokowane poczucie bezpieczeństwa. Ma. I teraz da się to namierzyć. Jeśli jesteś blisko, jeśli gdzieś się wchodzisz w tą relację, tak jak powiedziałem, jakby z pozoru się upodabniasz, bo ty jakby nie przestajesz, to cię nie wciąga. Na koniec też chwilę o tym powiem, ale jesteś skoncentrowany na tym, tak? Chcesz to zobaczyć, jakby ustalisz to poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, poczucie bezpieczeństwa ludzie mają bardzo różnie. Tak? W totolotku mają poczucie bezpieczeństwa. Ja pamiętam, naprawdę, zarabiając duże pieniądze, kupowałem zawsze w kumulacji kupon za 2 złote. Ale patrzyłem na przykład na osoby, które stały przede mną, z wyglądu tak, powiedziałbym, 1000-1200 złotych emerytury, 70 złotych. Ja już co jakiś czas widziałem te same twarze, te same babcie, te same dziadków, że za każdym razem 70 złotych, strategia, przygotowane koperty, więc widać, że w ogóle to było bardzo, bardzo mocne. Generalnie ludzie poczucie bezpieczeństwa pokładają w pieniądzu. To nie chodzi o to, że pieniędzy nie mieć, bo to wiecie, to już jakby nie chcę się nawet rozwodzić nad tym tematem, no bo to byśmy musieli tutaj kilka godzin rozmawiać. Oczywiście, że pieniądze są potrzebne i są istotne. Natomiast czymś innym jest, jeśli poczucie bezpieczeństwa nasze
budujemy na pieniądze. Tak? Ludzie się bardzo często wtedy zatracają tak naprawdę i tracą się granice. To samo jest w pracy. Ale tak samo w swoim wyglądzie. Zobaczcie, są osoby, fajna maska, jestem fajny tyłek, zawsze znajdę go, gacha jakiegoś, będzie mi dobrze, nie? Faceci myślą tak samo, bardzo różnie. W zależności czego dotykamy teraz, gdzie jesteśmy, jakiej grupy społecznej, jakiej warstwy społecznej, coś daje poczucie bezpieczeństwa. Rodzina, ludzie żyją tylko dla swoich dzieci. Tylko dzieci są ważne, tak? Jakieś zasługiwania, jakieś talenty, tak? Bardzo różne rzeczy są, które gdzieś tam ludzi dotykają. Wiedza naukowa, tak? Ale to horoskopy, znaki zodiaku, ten rok jest rokiem panny, jestem bezpieczny, tak? Przeczytałem w tyle tygodni. Ale ludzie tak żyją, możemy sobie żyć, bo to zależy, na kogo się ukierunkowujemy, nie? W jednej grupie społecznej nie znajdziesz horoskopu, nie znajdziesz w wysokim biznesie tego, tak? Ale pojedź na wieś, 80% ludzi horoskop analizuje. Może jeszcze z księdzem o tym rozmawiamy. We wróżbach, w wiadomościach telewizyjnych. Nawet wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu, gdzie słyszałem, ludzie się kłócili na argumenty. W telewizji mówili! No i nie przebijesz tego. To jest najwyższy autorytet. Ludzie tak żyją. Słuchajcie, ja się kiedyś poanalizowałem sobie te rzeczy. Ludzie ubezpieczają swoje ręce, swój tyłek ubezpieczają, w zależności czym zarabiają, naprawdę. Na grube miliony złotych ubezpieczają, bo to jest ich poczucie bezpieczeństwa. Ostatnio mi to pokazała, ja w ogóle nie mogę wierzyć w takie rzeczy. Była taka modelka, czy to Linda, ewangelistka, ona z Ewangelii nie ma nic wspólnego, ona się tylko tak nazywa, tak? I zrobili jej jakiś tam zabieg na twarz, twarz jej za bardzo wywaliło, teraz świat się dla niej skończył, się sądzi w ogóle. Dziewucha 35-40 lat życie się skończyło w ogóle, bo gęba się poszerzyła, nie? To są dramaty w ogóle, wiecie. Dramaty w głowach, które są porobione. Ale tak jest. I teraz będzie, co będzie wiedział. No nie chodzi o to, bo my możemy się tutaj pośmiać. Ale tak naprawdę każdy człowiek w czymś ulokował swoje poczucie bezpieczeństwa. Ale to, co wymieniłem przed chwilą, to tak naprawdę to do końca nie o to chodzi. Bo jakby zanurzyć się bardziej w to, to można odkryć, że to bezpieczeństwo i te warunki, nie, one są związane z wytworzeniem pewnego antidotum, pewnej szczepionki, nazwijmy to, przeciw najsilniejszemu lękowi, który towarzyszy danej osobie. Źródłem jest jakiś lęk. Źródłem jest jakiś mocarz, tak? A to wszystko, co my widzimy właśnie później, co mówimy, tak, tutaj to torotek, to jakieś ubezpieczenie, jakieś tam inne pierdoły, to generalnie to bardziej jest skutek. Ale chodzi o jakiegoś mocarza, on gdzieś tam jest, on gdzieś sobie tam towarzyszy tym jednostkom. Teraz te jednostki, ci ludzie kierowani tym lękiem, oni się łączą w grupy. Tak? Według swoich tam lęków, według swoich zaburzeń, tak? Lękowych. I tak w ogóle, w ten sposób, w takim dużym uproszczeniu, żeby to też nie rozwodzić się jakąś na tym, w taki sposób powstają tak zwane miasta warowne. Jest jakiś mocarz, który trzyma danych ludzi, tak? Tak powstają, różnie to się, socjologicznie to możemy nazywać, jak powiedzieć, mamy subkultury, nie wiem. Ludzie doświadczyli w dzieciństwie przemocy domowej, jakichś nadużyć, tak? Nagle oni są zadeklarowane, my jesteśmy anarchiści, my jesteśmy pacyfiści, tak? Wkładają jakąś ideologię do tego, okej, to w ogóle to, co oni uzasadniają, to w ogóle nie jest istotne, bo to są bzdury. To trzeba poznać człowieka, namierzyć problem, on jest zupełnie gdzie indziej. Ale mocarz ich trzyma, tak? To samo jest, wiecie, z innymi społecznościami, z organizacjami, z partiami politycznymi. Tak jest. Wokół jakiegoś mocarza się oni łączą, tak? Wszyscy go wiedzą i budują jakieś... budują swoje życie wokół tego, tak? Co się tam się... lepiej się poczują, tam się samo usprawiedliwiają, bo napędzają się w tym razem, nie? Ale to dobrze jest widzieć, nie? Na przykład lęk przed byciem biednym, nie? Ja tego doświadczyłem w swoim życiu, więc jakby mogę o tym mówić.
pcha ludzi do pracoholizmu. Jak w ogóle odróżnić, wie? Bo my generalnie jesteśmy ludźmi, którzy jakby rozumieją zasady łaski, ale rozumieją też, że mamy w życiu działać. Ja mam takie proste rozgraniczenie, jak odróżnić, czy ktoś jest zaangażowany, czy już na przykład upłynął w czymś, jest pracoholikiem. Nie? Jak wyznaczasz sobie pewne cele, jakieś plany, jak masz jakiś tam odcinek, to on jest jasny i klarowny, jeśli go trzymasz. Pracoholik zawsze przesuwa granice. Zawsze. A jeszcze to, a to. Miał być pół roku, już rok, już półtora, dwa, trzy, pięć, dziesięć, dwadzieścia, życie zadziało. Gonił króliczka. Nie dogonił. Nie dogonił. Ale wyznanie prawidłowe. Ja tylko tam do 31 grudnia tego roku. Taka bezpieczna data z perspektywy proklamacji. Nie? Ale to już jest coś nie tak. Jeśli masz plan i strategię, to będziesz w tym momencie też jako konsekwentny masz poukładane. Nie zboczysz z tego, tak? Bo ludzie zatracają się, ten tak zwany work-life balance, nie? U nas to work-life ministry balance, nie? Życie, służba i odpoczynek. Lęk przed nowym. Ci wszyscy obrońcy tradycji. Różne postaci. Jakby się temu przyjrzeć, tak? Spaniczny lęk przed nowym. Jakieś status quo, jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, nie? Ci, którzy na przykład występują często i mówią, przykłady, bo to wiecie, to trzeba wejść głębiej, nie? Że jesteśmy obrońcami rodziny, tak, zakaz rozwodów, tak? A gruntem może być lęk przed samotnością. Boi się w ogóle, że tak naprawdę jakiego tego męża ma, albo tą żonę, ale ma. Się trzyma tego, narzeka do wszystkich sąsiadów, tak? Gada w kółko, jaki to drań, nieru i pijak. Ale się trzyma. No co ja sama zrobię? Więc jesteśmy przeciwko rozwodami. Jest dorabiana ideologia, to jest wszystko pokazywane tam. Nie ma to znaczenia, co jest pokazywane tam na tych sztandarach wszystko. Nie jest ważne. Lęk przed byciem brzydkim. Lęk przed starością. Słuchajcie, ale tak jest. To wszystko, bo to ma wpływ. Zobaczcie, nagle grupują się ludzie. Jak to zobaczyć? Bo to, że ktoś dba o siebie, to jest zupełnie inna rzecz. Ale nagle przychodzi to, że większy procent budżetu, większy, jest przeznaczany na kosmetyczki i fitness. Na przykład. Dlaczego? Co się stało w tym roku akurat? Pokazuję tylko mechanizmy, bo to jest. Bo nas wszędzie tu otacza. Lęk przed porażką, to samo, tak? Stagnacja. Różnie będzie się wam gdzieś tam manifestowała, ale to jest znowu, to jest ten status quo, gdzieś tam nie wychylajmy się. Czy też lęk przed fizyczną śmiercią. Zobaczcie, jak to działa, bo jak popatrzycie tak nawet socjologicznie na 20-latków, zdobędziemy świat, nieważne, LGBT, idą na LGBT, coś tam, idą, tak, świat jest nasz. Ci sami mówisz mu Bogu, co Bóg, mam wywalone w ogóle, tutaj jestem, w ogóle działam. Ten sam człowiek, za 30-40 lat zaczyna chodzić do religijnego kościoła i go bronić. Musi mieć w czymś poczucie bezpieczeństwa. Jest świadomy już, że kurczę, jednak w tym życiu tak jest jakby inaczej. To, za czym gonił, to niekoniecznie jest to istotne, więc coś tam może być, on musi czegoś tu złapać teraz. Będzie się trzymał, tak? Będzie zagorzałym obrońcą teraz tego czy tego. I tu jest. I teraz jak się mężczyzna obserwuje te rzeczy. On je generalnie widzi, że w każdej grupie jest jakiś mocarz. Teraz po czwarte właśnie. Jak już wszedł, jak już się zbliżył do tych ludzi, jak już rozpoznał te bałwany, te warownie na mieczu mocarzy, mędrzec zaczyna uruchamiać i wdrażać całą strategię wpływu. Mędrzec zaczyna oddziaływać na ludzi, z którymi funkcjonuje i krok po kroku rozmontowuje, tak, to, w czym oni pokładali nadzieję. Rozmontowuje to. On już nie jest z zewnątrz. On jest wewnątrz. On doskonale wie, co ich trzyma. On ma rozwiązanie. Jest zjednoczony z Chrystusem. Zna rozwiązanie. Wie, jak to podać. Wie, jak to zrobić. Jest w stanie na czynniki pierwsze rozłożyć wszystko, co fałszywe. Nie musi wrzucać granata. Jest w środku. Jest blisko.
jest blisko, tak? To jest systematyczna praca, którą wykonuję. Systematyczna praca, którą wykonuję. Niszcząc to, w czym ludzie pokładali nadzieję. Ci ludzie wówczas, oni się stają w pewnym sensie, wiecie, w swoich duszach tacy ubodzy, tacy nadzy, tacy słabi, bo to, czym przez lata albo spychali i pokładali gdzieś tam to swoje poczucie bezpieczeństwa, to teraz mędrzec spowodował, dla tamtych ludzi, jakby tego nie nazywali, to było takie boskie, było takie magiczne. Teraz stało się kruche, teraz stało się jałowe, tak? Przyszło prawdziwe życie i pokazuje, jest bliska konfrontacja z człowiekiem. Wiesz, co w jego życiu się dzieje, tak? Konfrontujesz to i pokazujesz na rozwiązanie, nie? Więc oni z jednej strony widzą, że to, co do tej pory było dla nich ważne, to nie działa, a z drugiej strony mają bezpośredni kontakt z życiem, z przejawami mocy, tak? No, i muszą zdecydować. Muszą zdecydować. Tu nie ma jako takich emocji, tu nie ma. Muszą wybrać. No i tak naprawdę to jest zasługa mędrca, że mocarz zostaje w ten sposób rozbrojony. Ludzie już nie mają zamazanego i zniekształconego obrazu. Nie mają zasłon na umyśle i tych warowni, które powodują, że człowiek widzi wąsko. Część ludzi w ogóle sobie nie zadaje pewnych pytań. Ale nawet jak ktoś to patrzą wąsko. Rozmontowując tą warownię, tak, i mocarza, taki człowiek wychodzi na zewnątrz. Podsuwasz mu, pokazujesz mu rozwiązanie, ale w ogóle on sam widzi już zupełnie jest inaczej, jest prawidłowo w stanie oczynić w ogóle rzeczywistość i oddać swoje życie Jezusowi, bo te fundamenty i te mury, na których stał ten mocarz, one są rozwalone. One są rozwalone. I dlaczego o tym w ogóle dzisiaj mówię? Bo to bardzo ważne, byśmy to prawidłowo też widzieli i rozumieli. Tak jak powiedziałem, od kilku miesięcy Bóg pokazuje mi to, ukierunkowuje mnie, że to jest taki czas dla nas, kolejny krok, jeśli chodzi o rozwój naszego wpływu. Jak czytałem to słowo, mocną informację odebrałem wtedy. Tego Salomona czytałem. Nie zawsze tak jest. Pewne rzeczy się otwierają po prostu też przez przekonanie w różny sposób. Ale to mnie wypionowało, że pewnych murów nie da się zburzyć inaczej, jak tylko od środka. Amen. Jedno zdanie, które mnie w ogóle bardzo mocno wypionowało i dlatego zacząłem to badać. Wiecie, my generalnie jako Kościół jesteśmy inni, tak? Wiemy, że jesteśmy inni. My generalnie mamy też tak, że tą formułą, ponieważ uderzamy też w tą martwą religię, która jest w tym kraju, przyciągamy też różnego rodzaju wywrotowców. To jest normalne. Część tych wywrotowców zostaje, uświęca się i leci dalej, już z innym charakterem, z innymi celami, a część jakby nie przestaje swojej duszy być buntownikami, oni gdzieś tam gnają dalej, tak, bo oni są jakby anty wszystkiemu, ale chodzi też o to, żebyśmy w tym wszystkim byli mędrcami. Żebyśmy też nie poprzestali też i tylko na wywrotowcach. Nie dotkniemy tej największej grupy ludzi w tym kraju, klasy średniej, jeśli będziemy chcieli wpływać na nich tylko, podkreślam, tylko z zewnątrz. Musimy przeniknąć głębiej do życia tych ludzi. Bo, jak mówię, to jest proste poselstwo. Tutaj jakby niczego nie neguję, co jest jakby położone. Jest czas i miejsce na działania z zewnątrz. Mamy i nigdy nie powinniśmy i nie przestaniemy głosić Ewangelii na ulicach i głosić Ewangelii z zewnątrz, tak? To jest Boży kierunek i to jest słuszne i to trzeba robić.
Dzisiaj mówię o tym, że do tego dokładamy kolejną rzecz. Kolejną rzecz. Bo ewangelizacja i wpływ nie kończą się tylko na ulicy. To jest jeden bardzo istotny element ewangelizacji. Ale wierzę, że to słowo i ta informacja, że pewnych murów nie da się zburzyć inaczej jak tylko od środka, to jest słowo, abyśmy poszerzyli swoje działania. Z zewnątrz pewnych, nie zburzymy pewnych, nie dotkniemy pewnych sfer, pewnych murów nie zburzymy. Uratujemy jednostki, ale warowni nie zburzymy. Jak sobie to spisywałem, te rzeczy, to znowu, ja już się, może nawet kilkukrotnie z wami widziałem tą historię, ona do mnie wraca, bo Święty mi często pokazuje. Kiedyś naszą ewangelizację z Witą przed uniwerkiem, przed prawą uniwerku. Gdzie tam głosiliśmy, część ludzi przechodzić, część słucha, część ma jakieś pretensje. I Jelita głosi, jeszcze taki chłopak, ja już nawet nie pamiętam, on był albo był doktorantem, albo był doktorem, ale na pewno zasiadał bezpośrednio, jak się później okazało, w sympozjach z profesorami teologii na ogół. Już nie chcę teraz jak tego przekręcić, tego nie ma znaczenia. Tak. I on tak stał przy tej bramie, w takim, nawet nie taki bardzo bezpieczny odległości, tak stał i słuchał, podszedł na koniec, podziękował Jelicie. Mówi, dziękuję Pani. Ja w ogóle w końcu zrozumiałem, że to chodzi o Jezusa. Szukający Boga człowiek. Że to w ogóle, że wszystko mu się, połączyły mu się kropki. Pogadaliśmy z nim. Teraz zobaczcie. My, bo to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. My staliśmy za bramą. Nasz wpływ w tamtym momencie był do bramy. Strażnicy tylko czekali w boksach, żebyśmy zrobili cokolwiek, żeby wejść czy coś, żeby nas zdjąć, bo tam dostawali masę telefonów i sygnałów, że przeszkadzamy w prowadzeniu zajęć na uczelniach, tak? Że co to w ogóle jest. Więc my mogliśmy uratować jednostki, tak jak on. Ale nie mocarza, nie trafiliśmy mocarza. Mogliśmy mu paznokieć złamać. Rozumiecie? Tym działaniem. Ja nie mówię, że ono jest złe. Dlaczego łamać paznokcie? Trzeba. Tylko trzeba to połączyć. Z jednej strony zamiast paznokcie, z jednej kciuka, ale z drugiej strony ktoś, tak, spowoduje, że będzie mu gniła wątroba od środka. Ja nie mam, jakby wiecie, wątpliwości. Ja jestem człowiekiem wiary, ale ja też rozumiem te rzeczy. To gramy. Wzięliśmy go, pogadaliśmy z nim bardzo długo. Jestem przekonany, że my się w ogóle tam narodził na nowo. Jak powiedzieliśmy, my to gramy, ale ty zabramy. Co z tym zrobisz teraz? To ty. On mówi, był zbulwersowany, on mówi, siedzę z tymi profesorami i oni nigdy w ogóle nie mówią o Bogu, tylko o polityce, bo nie ma Jezusa, nie istnieje Jezus. Niby wszystko jest tam związane, tam z, nie wiem, jak te kierunki tam teologiczne w ogóle to wszystko przechodzą, ale nie ma tego. On był taki zły na to. Ty wchodzisz za bramę, coś wziąłeś teraz od nas, tak? Idź z tym dalej. On mógł w tym czasie i w tym momencie, tak? On mógł jakby wpływać dalej od środka. Jest taki film. Ja go lubię. Ktoś mi ostatnio w ogóle powiedział. Ja mam tak, ja nie lubię filmów science fiction, nie? Dla mnie filmy science fiction są świetne do usypiania, naprawdę. Nie moja. A ktoś mi kiedyś mówił, o, jak ty nie lubisz filmów science fiction, to ty w ogóle nie jesteś proroczym. Nie będę tego komentował. Słuchajcie. Jeden lubi rybki, drugi lubi co innego. Tak? Jak człowiek jest skoncentrowany w ogóle i szuka, to ja na przykład dużo biorę z takiego filmu Sama przeciw wszystkim. Miss Sloan. Film o lobbystce. Nie będę wam, jak to się mówi, teraz spoilerował, tak? O lobbystce. Oczywiście film fabularny, tak? Można oglądać go w pierwszej płaszczyźnie, ale można go oglądać inaczej. To jest film o tym, między innymi, jak rozmontowuje się system od środka. Jak on się rozmontowuje i jak mu się cenę za to płaci. Na zewnątrz nikt cię nie zrozumie. Wszyscy ci będą oceniani przez pryzmat tego, co widzą. Tak? Tak jak do ciebie mówili, że w kościele katolickim komunię brałeś, nie? Nie rozumieją tego ludzie. Krótko.
Więc pochwał nie dostaniesz za to. Ale jeśli zdecyduje poświęcić człowiek swoje życie, jest świadomy, ma plan i strategię, tak? Jest w stanie rozmontować, mędrzec jest w stanie rozmontować każdy system od środka, powalić każdego mocarza. Ja ten film obejrzałem wiele razy. Ja się za każdym razem, z filmem fabularnym, za każdym razem się w jakiś sposób nie buduję, coś sobie biorę do swojego życia, do tego, co chcę robić. Zachęcam was, obejrzyjcie. I chcę wam dzisiaj pokazać takie dwie rzeczy, które są związane w ogóle z tym słowem, z tymi czterema ruchami w ogóle i z tą działalnością tego wejścia od środka. Takich rzeczy, które czasami jest takie oddzielenie się robi, że coś oglądamy, nie wiem, jakieś armie, coś widzimy, pewne rzeczy i to wszystko może być fajne, może się jakoś rozwijać, a później mówimy także do Kościół, tutaj takie działania są takie gdzieś tam takie no takie płytkie, takie wszystko, tak. Ja próbuję to tak pokazywać, ludzie ciągną to w religijny sposób, później jakby pokazują, że to takie wszystko jest w ogóle mało gdzieś tam istotne, mało głębokie. Są dwie istotne elementy, które się uwidaczniają, związane z tym słowem, o którym dzisiaj mówię. Pierwszy to generalnie jest w ogóle dywersja. Ja to nazwałem dywersja duchowa. Co to jest dywersja? Podstępna działalność wewnętrzna, struktura przeciwnika, mająca na celu podważenie jego mocarnej pozycji i całkowite jego rozbrojenie. Zobaczcie, jak przeanalizujemy jakiekolwiek wielkie kampanie wojenne, jakiekolwiek w ogóle wojny i konflikty, działalność dywersyjna stanowiła bardzo ważny element. Element. To nie tylko to, co tam na froncie się spotkali i kto kogo szpadą dziabnął. Szczególnie teraz. To tak się nie odbywa. Nie tak. Dywersja podstępna, czyli zaplanowana, jest plan i jest strategia, działalność wewnętrzna, struktura przeciwnika, w które trzeba się postarać. To, co powiedziałem, wejść do miasta, do grodu warownego, tak? I na celu podważenia jego mocarnej pozycji i całkowite jego rozbrojenie. Rozwolenie mocarza. I to jest, a druga rzecz, to działalność wywiadowcza. Pozyskiwanie najważniejszych informacji o przeciwniku i ich analiza w celu pokonania wroga. Wchodzisz gdzieś, jesteś od początku skoncentrowany na zadaniu. Ludzie mogą myśleć, o, nie mobilizujesz. Wiem, co robię. Robię rozpoznanie teraz. Teraz robię rozpoznanie. Teraz. Mam plan, mam strategię, tak? Zbieram informacje przeciwniku. Czy chociażby to, co mówiłem wcześniej, żeby namierzyć tego w ogóle mocarza, to trzeba się chwilę zbierać te informacje, poprzeglądać. Więc kto to robi w ogóle, tak? Kto to robi? To mędrzec to robi. Jest zaangażowany, nie? Jest świetnym obserwatorem. Tak? Wchodzi i patrzy. To nie znaczy, że musi to od razu komentować. To w ogóle właśnie nie o to chodzi. W tym konkretnym przypadku, w tej roli, mędrzec jest przede wszystkim świetnym słuchaczem. Nie mówcą. Nie wierzę w drugim zdaniu, już fastank, już tu musi przeanalizować pałą. Tylko posłucha. Co stoi za tym totolotkiem? Co stoi za tym? Co tam głębiej, o co chodzi? Gdzie tam jest? Wejdzie, ustali to. Aha, zbierze informacje. Słucha, nie mówi. Jest świetnym analitykiem, tak? Analizuje to, co ustala. Chodząc za mądrością Bożą, tak? Jest w ogóle poświęcony temu zadaniu. Pomimo, że, powtórzę jeszcze raz, nie widać tego może na zewnątrz. Może nie będzie takiego poklasku. Bo jakby było widać to na zewnątrz, to co to był za plan i strategia? Co to za działalność wywiadowcza? Ale jest poświęcony zadaniu. Ale co to znaczy? Co to znaczy być poświęconym Bogu? Bo to tak, a propos takich różnych religijnych w ogóle zwrotów. Ludzie tak mówią, że ten poświęcony Bogu, ten tak, ten nie. Poświęcony Bogu to poświęcony zadaniu, którego się podjął. Tak? Zadaniu, które w szeroko rozumiany sposób
dotyczy zaludniania nieba, szerzenia Królestwa Bożego. Człowiek rozpoznaje, kim jest. Rozpoznaje, kim jest. Postanawia się zaangażować na maksa i wszystko podporządkowuje pod to właśnie zadanie. Oto człowiek poświęcony Bóg. Tu nie chodzi o to, że ma świecenia kapłańskie w odpowiedniej szacie. Tak, bo religia próbuje zrobić z tego, wiecie, jakiś taki enigmatyczny stan ekscytacji. Tak? Jakieś takie teraz nagle pod święcenia człowiek gdzieś tam będzie. Tak? To jest, wiecie, to chodzi o indywidualne powołanie człowieka, który w ogóle rozpoznaje i postanawia tak żyć, tak? Idąc za przykładem Jezusa. Tak samo skoncentrowany na swoim zadaniu, jak Jezus był skoncentrowany, jak zrozumiał, że jest Chrystusem i stwierdził, że pójdzie zbawić świat. Dokładnie w taki sam sposób. Z taką samą determinacją, z taką samą konsekwencją. I tak samo nie gadając, nie komentując swojego planu z innymi, bo nikt go nie byłby w stanie zrozumieć, tak? Więc wiedział, kim jest i w samotności sobie to życie do krzyża sobie tam przeszedł, tak? W samotności. Pokazywał pewne elementy, budując wiarę u innych, ale nie mógł im tego powiedzieć, tak? Zresztą mówił, że mam wiele do powiedzenia, ale teraz zjeść nie możecie. Wiele mam do powiedzenia jeszcze. I teraz zobaczcie, to wymaga użycia duszy i ciała. To nie jest takie enigmatyczne. W ogóle wejście w taki model, o którym tutaj mówimy, to i umysł, i ciało, one muszą być zaangażowane, bo umysł przetwarza te zbierane informacje, pełni jakby tutaj rolę tego wywiadu. Ciało wchodzi w miejsca trudne, czasami bardzo trudne, do miasta, do grodu mocarzy, czyli bardziej taką rolę tutaj tej dywersji pełni. I to wszystko musi być ze sobą, bo to bardzo ważne jest, a propos falstanu, to wszystko musi być ze sobą spójne. To wszystko musi być ze sobą prawidłowo połączone, jakby inspirowane przez ducha, jakby przez ten przepływ w ogóle Bożej informacji. Ale zobaczcie jedną bardzo ważną rzecz, mega ważną. Tu nie ma już kompletnie miejsca, kompletnie, na zaburzenia duszy. Jak się by wywiad pomylił i źle odczytał przechwycony szyfr, to cała akcja legnie w gruzach i tysiące ludzi mogą umrzeć. Naprawdę. Wiecie, to nie chodzi w tym wszystkim, wiele razy o tym mówimy, żeby z tą świętością, co wy się tak wynosicie z tą świętością, aby tak. Ja już w ogóle nawet nie chcę tutaj ruszać tego wątku, że ja nie rozumiem, jak człowiek, który mówi, że blisko Boga, on nie chce być święty. Jakby ja nie chcę się uświadamiać, ja tego nie rozumiem. Jak można być blisko Boga i nie zmieniać swojego charakteru? Nie rozumiem tego. Ale też ta druga rzecz, tak? Tu nie chodzi o to, że ja jestem święty, a ja jestem świętszy, a ja jestem najświętszy, tak? I robimy znowu jakiś kompleks. Nie! To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być skuteczny. Jeśli jest plan i strategia, to tak jest tym falstartem. Nie może być miejsce, nie może mędrzec, nie może odczytać informacji przez jakiekolwiek bałwany w nim. Nie może, bo to wszystko się zawali. Zawali się. Dlatego to jest ważne. Dlatego, że z perspektywy wpływu musi być spójny przepływ w ogóle, niezachwiany przepływ. Duch, dusza, tak? I ciało. Umysł musi trzymać. Jak mam przed oczami cały czas tego sprintera na 100 metrów. Jest cały naładowany. Ćwiczył wiele lat generalnie. Bieg trwa tam, nie wiem, 9 sekund, 80 sekund. Jest świetnie wyszkolony. Wszystko ma, tak? Ale jeszcze głowa musi cały czas. Jest konkurencja, jest jakiś tam aplauz i czeka tylko na pistolet. Musi idealnie zareagować. Idealnie. To jest ten moment. Jeśli chce być mistrzem świata czy mistrzem olimpijskim, to jest ten moment. I on wie. A ja wiem, o czym mówię. Bo jak byłem młody, mówiłem wam, grałem w tenisa i moje ciało było świetnie wyszkolone. Ludzie przyjeżdżali na trening, mówili, grasz jak maszyna po prostu, co ty robisz? Ty na mistrzostwach Polski jest rozstawiany. Ale głowa nie współgrała. Nikt mi tego nie wytłumaczył. Miałem swoje lęki, swoje bałwany. Bałem się przegrać, bałem się wygrać.
psułem uderzenia, których nie powinienem zepsuć. 95% meczu grałem prawidłowo, ale później w ogóle zaczynałem rozmyślać, co będzie jak wygram, co będzie jak przegram. Automat przestawał działać. Rozmontowywałem się, wiem jak to działa. I są naciski. Na treningu nie ma bata. Roznosiłem zawodników po 6-0, 6-0. A w meczu prowadziłem z jednym 6-0, 5-0 w półfinale turnieju, o którym chyba kiedyś mówiłem. I w ogóle przestałem grać. Jednego kawałka mi brakowało. Zrobiło się 5-3, ja już nie istniałem. Ja w ogóle już, niech to się skończy. W ogóle dramat. Całe szczęście to były jego błędy. Wygrałem ten mecz, ale w finale popełniłem jako inne błędy. Ja nie miałem problemu z ciałem. Z przygotowaniem fizycznym. Przygotowany byłem bardzo, grałem bardzo siłowy tenis. Ja miałem problem z głową. I niestety, tu też jest potrzeba do połączenia obu tych elementów. Obu. I ciało, i umysł muszą być zaangażowane. Więc nie możemy tego lekceważyć. Nie możemy mówić o tym, a wjadę tam dobra, wjadę w ogóle, zrobię tam, a. Bo ja już wiele takich rzeczy, słuchajcie, widziałem w życiu. Jak ludzie spychali jakiś problem, spychali. Dobra, co tam, w ogóle wjeżdżam, tu jestem namaszczony generalnie. Wjeżdżali. I potem na nieprzyjaznym gruncie przeciwnika to ten problem ich niszczył. To ten problem. Wołali później. Co się stało? Przecież jestem Synem Bożym. Jestem zwycięzcą. Dlaczego to się stało? No właśnie dlatego. Wszedłeś na nieprzyjazny grunt, tak? I to, co nie zostało przerobione, spowodowało, że źle odczytałeś szyfr. Źle odczytałeś. Więc wiecie, tutaj mędrzec, on musi być bezbłędny. Ciało i dusza muszą być mu posłuszne, tak? One są jakby odpowiednimi batalionami w jego armii. Wiecie, duch, generał jest gotowy. Gotowy. Ale teraz dusza i ciało muszą nadążyć. Nadążyć za generałem, bo uderzenie robią razem. Tak, to odpowiednie takie narzędzia. I tu wiecie, tu nie ma już miejsca na jakikolwiek bunt ze strony duszy albo niewykonanie rozkazu. No nie, no tego to już nie. Czyli masz plan, tak? I na ostatnim elemencie jakiś lęk się aktywuje w twoim życiu, którego nie załatwiłeś. Odwrócisz się, no i wtedy stajesz prosto w łeb. Nie ma znaczenia, że 95% przeszedłeś, nawet 99%. Nie ma znaczenia. Bo w kluczowym momencie, tak, nie dałeś rady. Bo jednak lęk się aktywuje. I temat nie został wcześniej do końca rozwalony. Więc tu znowu jest to, co jak my często mówimy, jak ważne jest, wiecie, praca jednak nad psychiką i ten stały umysł. Też mówiłem ostatnio, jak cały czas jak gra, jak sobie analizuję, że to takie bagatelizowane rzeczy. Często. Bagatelizowane versus tam namaszczenie, moc, która płynie, tak. Nie na huki. Pewnych rzeczy się nie da zrobić w ogóle na huki. I teraz jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać. Zobaczcie, bo to, co ciekawe, diabeł działa w dokładnie taki sam sposób. On kopiuje w ogóle ten mechanizm. Jeśli wierzący jest nieugruntowany w jakiejś prawdzie Bożej, nie jest ugruntowany, nie? No to on przychodzi i próbuje rozmontować twoje poczucie bezpieczeństwa. Czy na pewno jesteś spełniony? Jesteś pewien, że nie utracisz zbawienia? No nie wiem. Zobacz, co tam wczoraj myślałeś w twojej głowie. Czy ty naprawdę jesteś taki kochany przez tego Boga? Zobacz. Jak tak na nich tak patrzę z Bogu, to chyba ich bardziej kocha, nie? Tak z Bogu stoisz, wiesz tak. Chyba tak z tobą tak do końca nie jest. Przychodzi i co? Rozmontowuje to. Próbuje. Dlatego tak ważne jest, jak my realnie do tego podchodzimy, czy to jest ważne, czy nie jest ważne. Bo mechanizm jest ten sam, on go nie wymyślił. Tylko on go stosuje, tak? Tą samą broń przeciwko wierzącym ludziom. Tak więc, przyjaciele, mędrzec ma stały umysł. Jest wyćwiczony i przygotowany. Jest świadomy celu swojego życia. Jest poświęcony zadaniu. Jest gotowy do nowej formy wpływu.
jest gotowy do niszczenia przeciwnika na jego terenie. Ma strategię, ma plan, jest gotowy do różnych tych działań, wiecie, sabotażowych, tak? Do działania wewnątrz jego struktur. Ja uważam, że to słowo, tak jak powiedziałem wcześniej, że tak jak je odebrałem, że musimy świadomie poszerzać, zacząć poszerzać charakter naszych działań. Że przenikać do środowisk i wywierać na nie taki realny wpływ od środka. Bez falstartu, tam bez ewangelizacji Pawła, bez takiego poczucia, że jak teraz go w 2 minuty nie zewangelizuję, to coś mi ucieknie. Jak powiem, pewnych, zgodnie z tym słowem, że pewnych murów nie da się rozburzyć inaczej jak tylko do środka. To wymaga świadomego zaangażowania i świadomego poświęcenia, ale przede wszystkim to jest też ważne, żeby w ogóle zgodzić się z tym słowem. Żeby się z tym zgodzić. I co się z tym idzie? Chcę wam to pokazać, że my się nie możemy, nie my, nie możemy się asymilować do świata. Znaczy, chcę bardzo wyraźnie to pokazać, bo jest czas szkolenia i jest czas służby. Jak jest czas szkolenia, to się wszyscy koncentrują na tym, żeby się wyszkolić. Siedzą w kościele, biorą wszystko, co się daje, tak? Siłą rzeczy każdy z was, jak popatrzycie, każdy z nas. I to jest też jakby związane z tą czystością, świętością, z sprawnieniem tego, adekwatnym jakby do momentu też dojrzewania człowieka. Nie mamy nic wspólnego z tym światem, więc często pouciekaliśmy z tego świata. Okej, na poziomie serca tu nie ma żadnych powiązań, tutaj czegokolwiek, tak? Ale teraz, kiedy te prawdy zostają już ukształtowane, bo to mówię przede wszystkim do tych ludzi, którzy wiedzą, że są ukształtowani, którzy nie są w czasie jeszcze jakby szkolenia. Kiedy są ukształtowane, kiedy to fundamenty realnie stoją, nie tylko tam na półce, albo gdzieś w laptopie, tylko kiedy stoją w twoim życiu, kiedy stoją fundamenty. Kiedy na tych fundamentach jest zbudowana jakaś budowla, już wiesz, czego chcesz, to z perspektywy celu, ważną rzecz chcę teraz powiedzieć, z perspektywy celu spotkania ze światem są nie mniej ważne niż spotkania w kościele. Naprawdę. Kiedy dalej rozważałem sobie to słowo, chcę taką drugą informację. Żołnierz wyszkolony, który siedzi bezczynnie w koszarach, nie realizuje swojego powołania, to marnotrawstwo zasobów. Ścięło mnie to. Ścięło mnie to. Jest czas szkolenia, jest czas służby. Naprawdę. Wyszkolony żołnierz, jego zadaniem nie jest to, żeby siedzieć w koszarach. Siedzieć i czekać. Aż może cię przeminie. Musi opuścić koszary, musi iść na jakiś front. Musi iść do jakiegoś miasta wrodnego. Musi gdzieś iść. I zaangażować cały swój potencjał. Na tym skończę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy poważnie do tego podeszli. Amen. Amen.